Ale słuchaj tego, wyobraź sobie sytuację, była też taka, ja na przykład jak przyjechałem wtedy do nich na streama, bo ja miałem dobry kontakt z Danielem i z Nicolą, jakby to była normalna, zwyklejsza koleżeńska relacja, ja przyjechałem do nich na streama i on zabronił jej, mimo że byliśmy, kumplowaliśmy się wszyscy, zabronił jej siedzieć w ogóle koło mnie, zbliżać się. Był wyznaczony, i to ja o tym nie wiedziałem. Wyznaczona kolejność. Tak, wyznaczona kolejność, kto gdzie ma siedzieć. Adrian, Daniel i dopiero ja. Ty idźcie, no to kurwa, do Winiego na odcinek. On by wam tam pomógł dobrze. Ja byłem teraz w Winiego. Z nią do Winiego. On by pomógł, w chuj. No człowieku, to jest inteligentny gość. Ja wiem, wiem, no pozdrawiam serdecznie Winiego, lubię go, w chuj. Znaczy mi jest po prostu jednej rzeczy tylko szkoda, nie? Jakby, że Magikarz się sobie świetnie teraz poradził bez niej, co nie? To mu nakręciło jeszcze spirale, ale mi jest szkoda, że ją wyzywają, że jakby go wykorzystała i że jest zła, co nie? Wiesz, co mi chodzi? Ona po prostu chciała się uwolnić. No, tak. Chyba, a ciekawe, czy oni by chcieli siedzieć tam w tej... Ja pierdolę, jak wszyscy ludzie chcą ją zdeptać, ty. Za wszelką cenę ma wypierdalać. Ale za to, co ona zrobiła tym ludziom? Czy to ona chciała nakręcać dramę? Ona tylko wyjechała, napisała do mnie, Adi, proszę pomóż mi. To miało być norm, rozumiesz? Oni naprawdę chcą, żeby ona wypierdalała czeku do tej rzadki. A on z dnia na dzień, zobacz, on z dnia na dzień już deptał. Już zaczynał deptać. Ona tego nie chciała. A to, że wyszła taka sytuacja, my nie możemy pozwolić, żeby ktoś ją w ten sposób, wiesz, dociskał do ziemi, tak? No musimy reagować, odpowiadać, tym bardziej, że jaki ona może... My też chcemy dać jej ten głos, żeby ona mogła też się wypowiedzieć, żeby ludzie zrozumieli, że to nie chodzi o to, żeby niszczyć, nie wiem, robić na złość Danielowi, tylko jej pomóc. Nie a właśnie tutaj widzę, jak widziałam komentarz, tym bardziej też... na cholerę tam szłam. Byłam ślepo zakochana w nim, naprawdę, ja miałam takie różowe okulary na oczach. Każdy z nas był kurwa zakochany, rozstał się, tak, ślepo zakochana i ja dla niego rzuciłam wszystko. A co to na Twitterze mi wyskoczyło, jakaś wiadomość do Nitrozyniaka 2021, że na żywo jest przystojniejszy?